tak, że Pan Jezus nauczał wielki tłum. I pamiętajcie, Bóg was kocha. Zwróćcie się do Niego, a On przebaczy wam wszystkie grzechy. Amen! 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 I zaczęło być bardzo późno i się ściemniać. Ludzie zaczynali być głodni. Jezu, każdy wyjść do domu, żeby coś zjedli. Spokojnie, sami ich nakarmimy. Ale jak? Mamy tylko 2 rybki i 5 chlebków. Co, jak my nakarmimy 5000? Spokojnie, nie przejmuj się. I Pan pobłogosławił te 5 chlebków i 2 rybki, także wszyscy się najedli i nawet zostały resztki. Piotrze, a teraz idź i pozbieraj resztki. Dobrze. I zostało ich 12 pełnych koszy. Wsiądźcie do łodzi i płyńcie do domu. A Jezus postanowił zostać jeszcze na brzegu. Uczniowie zasiedli do łodzi i odpłynęli na drugi brzeg. A tak płynąc i będąc już około 6 km od brzegu, pogoda zaczęła się zmieniać. Zaczął mocny deszcz padać, silny wiatr wiać, sztorm się rozpoczął, burza wszechczasów. Utoniemy! Nie przeżyjemy! Burza! Burza! Dlaczego Jezus z nami nie popłynął? Wtem oto nagle na morzu ukazała się jakaś biała, jasna postać, niczym zjawa. Zjawa! Utoniemy! To zjawa! Nie bójcie się, jam jest Jezus. Jak jesteś Panem, to powiedz mi, żebym szedł do Ciebie. Chodź, Piotrze. Szalenie, co to jest? Głupiec! O Jezu, uratuj! I tak oto Piotr, który zwątpił w ostatnim momencie, zawołał do Pana i z Jezusem wraz udali się do łodzi i kiedy tylko weszli do łodzi, nastało piękne słońce, burza się uspokoiła, fale przestały szumieć, gdyż Jezus, Jezus Mamos!